Jest to pierwszy Starachowicki Jarmark Wielkanocny. Podobnie jak mieliśmy w ubiegłym roku pierwszy Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy, myślę, że ta impreza również będzie cieszyła się zainteresowaniem ze strony mieszkańców Starachowic, ale nie tylko. Zachęcam do tego, żeby przychodzić tu całymi rodzinami. Wystawców mamy tak naprawdę z całej Polski i nie tylko, bo z jedną z pań rozmawiałem, która przywiozła produkty z Litwy. Więc są produkty regionalne z różnych części Polski, są produkty ze Starachowic, mamy pszczelarzy też ze Starachowic, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na Starachowicki Rynek. Dziś zaczynamy, sobota, niedziela, jarmark trwa. Przygotowane są również atrakcje przez Starachowickie Centrum Kultury, wystąpią Starachowianie, ale będą również gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Zachęcam również do kolejnej inicjatywy, która została zorganizowana przez Starachowickie Centrum Kultury, a jest ona związana z tradycyjnymi pisankami. To wspólne malowanie pisanek będzie realizowane w niedzielę. Wiem, że panie będą też szkoliły tych, którzy jeszcze tego nie potrafią. Myślę, że sam z tego skorzystam.